Witajcie moi kochani widzowie. Dzisiaj mam dla Was do przedstawienia naprawdę magiczną, skuteczną, zupełnie naturalną i bezpieczną metodę na pozbycie się pryszczy. A zatem zostańcie ze mną, a zaprezentuję Wam, co takiego przygotowałam. A do tego będzie potrzebne, więc sobie to przygotujcie. Patyczek bawełniany, najlepiej ekologiczny. Eteryczny olejek herbaciany, może być taki apteczny, bo często zadajecie mi pytanie, gdzie kupić dany kosmetyk. W tym przypadku zupełnie wystarczy ten apteczny oraz zwykła woda utleniona. Najzwyklejsza, taka z apteki również może być. Przyda się również jakieś masełko, jeżeli dodatkowo oprócz usunięcia pryszczy chcemy natłuścić i nawilżyć naszą cerę. Zanim jednak przejdę do meritum i do pokazywania tej cudownej metody, to troszeczkę teorii. Skąd biorą się pryszcze? Oczywiście od nadmiaru sebum i zalegających bakterii. Dlatego skupimy się tutaj głównie na usunięciu bakterii, żeby nie powodowały pryszczy. Często pojawiają się na newralgicznych miejscach na twarzy, pojawiają się na dekolcie, na plecach, no i niestety są bardzo nieestetyczne i jeżeli takiego pryszcza po prostu zaniedbamy, no to może niestety utworzyć się szpecąca blizna na całe życie. Także ta metoda pozwoli Wam się doskonale rozprawić z tymi pryszczami i nie dopuścić właśnie do takich sytuacji. A zatem zaczynamy. Żeby zrobić ten magiczny eliksir na pryszcze, wystarczy wylać kilka kropelek olejku eterycznego na nasz patyczek. I teraz smarujemy sobie miejsca, gdzie znajdują się pryszcze. Ja nie mam pryszczy, więc akurat nie będę się smarowała. Nie potrzebuję tutaj dotykać się eterycznym olejkiem herbacianym, ale jeżeli Wy macie, no na przykład tutaj wyprysk, to dokładnie wcieramy sobie tak przez kilka sekund, nawet minutę czy dwie, ten eteryczny olejek herbaciany w pryszcz. Potem czekamy, aż ten olejek troszeczkę wyschnie. Olejek eteryczny jest lotny, więc stanie się to dosyć szybko. Ja sobie teraz zamknę, bo mam tutaj zapach eterycznego olejku herbacianego. Również nadaje się do inhalacji. Cudownie wspomaga naszą odporność. To tak przy okazji. A jeżeli chcecie więcej, właśnie dowiedzieć się o zastosowaniach eterycznego olejku herbacianego, to odsyłam do innego mojego filmu, który znajduje się tutaj w YouTube'owej przestrzeni. Tam wymieniłam bardzo, bardzo dużo tych zastosowań dla naszego ciała, dla naszej urody i dla gospodarstwa domowego, bo jest to środek bardzo fajny w kwestii dezynfekcji. I teraz kolejny etap. Obracamy sobie nasz patyczek i pryskamy wodą, czy po prostu moczymy, w zależności w jakim pojemniku macie. I na ten sam pryszcz wcieramy wodę utlenioną. Też tak około minuty. Oczywiście to wszystko robimy na oczyszczoną skórę twarzy, bo tego jeszcze nie wspomniałam. To jest bardzo ważne. Czyli moim zdaniem najlepiej zrobić to na noc. Ale jeżeli macie naprawdę duże problemy z pryszczami, no to można zrobić to dwa razy dziennie. Czyli rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. I teraz czekamy, aż ta woda wyschnie. Z 5 minut, z 10, z 15. Ta woda utleniona oczywiście. I potem robimy dalszy rytuał, czyli nanoszenie oleju, nanoszenie kremu. No, kremów kupnych nie polecam, jeżeli już do własnej roboty, czy nanoszenie masełek i potem robienie makijażu. I wieczorem również zmywamy makijaż i powtórnie wykonujemy tę całą procedurę. I wyobraźcie sobie, że wystarczy tydzień czasu takiego traktowania skóry, a
pryszcze de facto się wchłoną. Naprawdę, tylko trzeba robić to systematycznie. Warto wiedzieć, że pryszcze, wszelkie wypryski, niespodzianki, zaskórniki również są sygnałem, że coś z naszą dietą może być nie tak, że coś dzieje się od wewnątrz, więc tutaj w tym przypadku warto również bliżej przyjrzeć się swojej diecie. Ja w swojej ofercie mam taką dietę na piękną skórę, włosy i paznokcie w wersji dla osób wszystko jedzących, dla wegan czy wegetarian. Tam w tej diecie są zawarte wszystkie składniki odżywcze, które są potrzebne dla piękna naszych włosów, skóry i paznokci. Także jeżeli nie umiecie sobie samodzielnie ułożyć takiej diety albo po prostu nie macie czasu, no to oczywiście ja służę pomocą i taką dietę mam przygotowaną. I teraz jak wykorzystać masełko w celu właśnie nawilżenia, natłuszczenia i jednocześnie usunięcia pryszczy, bo wiele osób mówi, oleje masła nie działają, bo są zbyt tłuste. Tak, bywają pewne masła, pewne oleje, które nie nadają się dla cer tłustych, ale są takie oleje, które są doskonałe dla cer tłustych i również jest taki film tutaj w mojej YouTube'owej przestrzeni, w którym te oleje wymieniam, jakie są wspaniałe. One regulują wydzielanie sebum, na przykład olej jożoba. Także odsyłam Was do tego filmu, bo jest to wręcz obowiązkowe dla osób mających problemy z wypryskami, z zaskórnikami, a które chcą stosować naturalną pielęgnację skóry. Ja tutaj mam akurat masełko oliwkowe. Dla mojej cery jest idealne, bowiem ja mam cerę suchą, dojrzałą, więc jak najbardziej masełko oliwkowe. I teraz sobie rozsmarowuję takie masełko na rękach, dodaję kropelkę czy dwie eterycznego olejku herbacianego. Ważne, aby po prostu go rozcieńczyć, bowiem eteryczny olejek herbaciany jest dosyć mocny, więc może podrażnić. Punktowo oczywiście bardzo, bardzo dobrze się sprawdza, ale jeżeli chcemy zastosować na całą twarz, no to musimy, obraz zdejmę okularki, no to musimy go rozcieńczyć. No i sobie oczywiście nakładamy na całą buźkę. Ja nie mam takiej potrzeby, bo ja nie mam pryszczy, ale nie zaszkodzi raz na jakiś czas sobie twarz zdezynfekować, a szczególnie latem. Tutaj pod oczami uważamy, żeby nam się absolutnie ten olejek nie dostał do oka i sobie wykonujemy taki delikatny masaż. Gdzie mamy te newralgiczne miejsca? Z pryszczami, z zaskórnikami. I oczywiście, jeżeli macie tłustą cerę, to dobrze po takim zabiegu przyłożyć jednorazowy ręcznik i odcisnąć nadmiar tego oleju. Ja wiem, że wiele osób boi się właśnie stosowania olejów i masełek niepotrzebnie, naprawdę niepotrzebnie, bo tutaj liczą się szczegóły takie właśnie jak konkretnie dobrany olej, czy ewentualnie wchłonięcie nadmiaru. W moim kursie Sekrety naturalnej pielęgnacji skóry dokładnie opisuję, omawiam i pokazuję, jak pielęgnuje się dany rodzaj cery. I jeżeli chcecie skorzystać z tego kursu, to również odsyłam. Tutaj pod filmem jest link do tego kursu. To jest naprawdę Biblia naturalnej pielęgnacji urody. I jeżeli ktoś nie wie, jak zacząć przygodę z naturalną pielęgnacją, to ta pozycja jest wręcz obowiązkowa. Wiem, może się wydawać, że jest to jakiś tam koszt, ale pomyślcie sobie, ile zaoszczędzicie pieniędzy na nietrafionych decyzjach związanych z wdrażaniem i kontynuowaniem naturalnej pielęgnacji urody. Dokładnie, ja to przerabiałam na sobie. Ileż ja produktów przetestowałam? I ileż ja tych produktów może nie tyle wyrzuciłam, bo absolutnie nie wyrzucam, ale zużyłam na przykład do stóp, bo nie działały.
Testowałam na sobie i wyniki tego eksperymentu zawarłam właśnie w tym kursie Sekrety naturalnej pielęgnacji skóry. Są różne warianty kursy. Można również zaopatrzyć się wyłącznie w e-book z audiobookiem, w którym ja ten e-book streściłam. Także tutaj absolutnie jest to moim zdaniem naprawdę wskazane dla tych osób, które przez całe życie chcą iść zgodnie z naturalną pielęgnacją skóry. Ja to robię i jestem zadowolona, bo efekty są naprawdę kapitalne. I jeżeli już sobie ułożymy taką pielęgnację, to jest ona bardzo, bardzo tania. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, stosujcie to systematycznie. Jeżeli tylko wyskoczy Wam jakiś pryszczyk, jakaś niespodzianka i jeżeli na przykład jesteście przed jakimś wyjściem, to również to róbcie i wtedy częściej to ten pryszcz może zniknąć nawet w przeciągu 24 godzin. Jest to taka błyskawiczna metoda na usuwanie pryszczy. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!